Ruth Mitchell. Dziwne dziecko. Rewers. Fragment w tłumaczeniu Agnieszki Wąsowskiej. Kiedy wieczorny deszcz ustaje, mokre powierzchnie zaczynają lśnić w ostrym, żółtym świetle latarni. Szklistość, prawie blask, przełamuje ponurą aurę wyludnionego parkingu. Dziwne, nienaturalne światło wydobywa z ciemności małe dziecko trzymające za rękę młodą kobietę. Kluczą pomiędzy kałużami. Światło wyławia z mroku także nieprzyzwoitą scenę. Zobacz! Krzyczy dziecko, pokazując palcem. Nieruchomieje, gwałtownie zatrzymując kobietę. Zobacz! Wyciągniętą ręką pokazuje coś w oddali. Co to? Kobieta patrzy zdezorientowana. Wreszcie dostrzega, na co wskazuje dziecko. Jej oczy zwężają się, po czym otwierają coraz szerzej. O Boże, nie patrz tam. To śmieszne. Nie, zakryj oczy. Ale dziecko wybucha śmiechem. Nie, chcę to zobaczyć. Chodź tu szybko, zasłonię ci oczy. Ciągnie chłopca do siebie. Nie powinnaś, ciociu. Szeroko uśmiecha się do przerażonej kobiety. Nie mogę pozwolić, żebyś na to patrzył. To zbyt okropne. Kobieta kładzie dłoń na czole chłopca, zasłaniając mu oczy. Drugą ręką łagodnie go prowadzi. To naprawdę zabawne. Malec dusi śmiech. Ciii, nieprawda. Ale ciociu, to jest śmieszne i coraz śmieszniejsze. Wiedziałam, że nie powinnam była tu z tobą przychodzić. Twoja mama nie znosi takich miejsc. Myślisz, że będzie się złościć? Śmieje się chłopiec. Wścieknie się, gdy się dowie. Nie, jeśli jej nie powiem. Malec odpowiada ze śmiechem. A może ty też jej nie powiesz? No nie wiem. Zobaczymy.